Nervobonisol, lek na stres i bezsenność. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dzień dobry. Kolejne pytanie, bardzo długie. Ono jest na ekranie, więc nie będę go czytał. Proszę Państwa o zadawanie pytań, ale raczej takich bardzo konkretnych. Na podstawie tych informacji, które od Państwa otrzymuję, no nie mogę jednak takiej pełnej diagnostyki prowadzić. Pamiętajcie, że to, co ja mówię, to jest tylko mój pogląd, moja informacja. Nigdy ona nie zastąpi porady lekarskiej, lekarza, który jest na miejscu. I tu na przykład taka sytuacja u pacjenta, który ma, jak to twierdzi, silną depresję, nerwowość, stany lękowe, uczucie paniki, napady szoku, jak o to tutaj określa. Również ma jaskrę, czyli sytuację, która znacznie utrudnia terapię, typową, klasyczną terapię lekami, które blokują zwrotne wchłanianie serotoniny. Co można stosować z ziół w takich sytuacjach? No więc można stosować, ja w takiej sytuacji, w przypadku tego pacjenta, oczywiście jakbym go miał w swoim gabinecie i mógł go przebadać normalnie, prawdopodobnie zastosowałbym preparaty na bazie tarczycy bajkalskiej. Tarczyca bajkalska to taka substancja o działaniu adaptogennym. Oni, pacjenci po tej substancji czują się lepiej. Osoby, które mają takie objawy depresyjne, nie mają energii w sobie, to wtedy czują się słabi, czują się zmęczeni. Po zastosowaniu tarczycy bajkalskiej ja ją stosuję w kompozycji z ekstraktami jagodowymi, z ekstraktami z herbaty zielonej, łączę te substancje, czują się rzeczywiście lepiej. Też bym był skłonny do informowania o sugerowaniu witaminy D3. Oczywiście też naturalnej, dobrej jakości, najlepiej, która jest podawana razem z olejem, czyli kapsułki olejowe. Rozważałbym na pewno stosowanie jakichś preparatów uspokajających, krótko działających, które idealnym rozwiązaniem są krople ziołowe. W przypadku takim na przykład krople ziołowe na alkoholu. Połączenie kropli ziołowych na alkoholu plus woda w takiej proporcji, powiedzmy dwie łyżeczki kropli plus cztery łyżeczki wody, powoduje, że preparat wchłania się w jamie ustnej, a zatem idzie od razu do krwi obwodowej z ominięciem wątroby, a przez to efekt jest błyskawiczny, uspokajający. On ma napady paniki, więc takie działanie byłoby dobre. Ja stosuję preparat ziołowy akurat o recepturze, które Państwu pokazuję na ekranie, ale mogą być to krople ziołowe również o innej recepturze. Także proszę Państwa o nadsyłanie pytań, ale pamiętajcie Państwo, mamy pewne ograniczone możliwości diagnostyczne i lekarz, który jest na pierwszej linii frontu w gabinecie, do którego Państwo chodzicie, jest dużo lepiej poinformowany ode mnie. Nervobonisol, lek na stres i bezsenność. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.